Nigdy nie wolno nam twierdzić czegoś takiego i zarazem twierdzić, że stąd wynika, że ludzie, którzy w Boga nie wierzą, że ateiści z natury rzeczy, z natury ich umysłowej konstrukcji są ludźmi złymi albo nie przestrzegają i nie uznają żadnych reguł moralnych, że nic im nie, że nic oprócz własnego zysku czy własnego pożytku nic im nie może, nie ma żadnych powodów, żeby cokolwiek innego uznawać, żeby mieć jakiekolwiek reguły moralne. Otóż nie wynika, a nie wynika, bo przecież widzimy, znaliśmy, już mamy z historii ludzi o niezwykle wysokim poziomie moralnym, których życie jest właściwie bez skazy, a którzy w Boga nie wierzyli, nigdy nie wierzyli. Każdy z nas zapewne zna takich i historia zna takich także. Przyszło mi do głowy w tej chwili, że pisze o tym także Pierre Bayle, no wielki pisarz XVII-wieczny, który pisarz, filozof, myśliciel, który prawdopodobnie był wierzącym chrześcijaninem, przynajmniej tak wynika z bardzo skrupulatnej i bardzo przekonującej książki o nim pani Elisabeth Labrousse, francuskiej historyczki, ale który wszedł do historii myśli nie jako chrześcijanin, a jako radykalny sceptyk. I powoływali się na niego wszyscy sceptycy następni. I on właśnie o tym pisał. No, byli ludzie, którzy albo w ogóle nie wierzyli w Boga, albo mieli jakąś wiarę, ale nie w takim sensie, w jakim ją mają chrześcijanie. No, przykładem jego był Vanini, który jak wiadomo zginął na stosie za swoją niewiarę, któremu wycięto język z tego powodu i nim go spalono. Albo choćby Spinoza, którego nie można nazwać ateistą w znaczeniu takim, jakim zwykle się zwyczajnie się używa tego słowa, ale który na pewno nie wierzył w Boga chrześcijańskiego i co więcej do kościoła rzymskiego odnosił się bez żadnego szacunku, przynajmniej jak wynika z jego listu, którym on dość ostro rozprawia się ze swoim byłym uczniem, który nawrócił się na wiarę rzymską i został franciszkaninem. Więc no, nie w znaczeniu, był on Vanini dla Bayle'a, był no, przykładem człowieka niezwykle moralnie wysoko stojącego, chociaż nie wierzył on ani w Boga, ani w diabła, ani w niebo, ani w piekło. Był Spinoza był także przykładem moralnie wybitnego umysłu, wybitnego ducha, który no, nie miał tej wiary, o której mówimy przeważnie w świecie chrześcijańskim. On miał swoją przeciwnie chrześcijańskim. On miał swoją filozofię oczywiście, gdzie istniał no, Bóg, czyli natura. Ale no, to jest zawiła dosyć doktryna. W każdym razie nie do powiedzenia z wiarą chrześcijańską. A jednak tacy ludzie, no i znaliśmy takich przecież osobiście, są nam znani,
ci, którzy, no tacy ludzie, naprawdę moralnie wysoko stojący, chociaż nie wierzący, żeby ich zasady moralne pochodziły od Boga, albo zostały już szczepione przez moc boską. No tak, ale przypominam sobie swoich nauczycieli akademickich. No. Nie wierzę w Boga, absolutnie Tadeusz Petarwiński. Nie wierzyła w Boga Maria Rosowska, to byli moi nauczyciele z lat studenckich, a mimo to byli to ludzie wybitnie pod względem moralnym wysoko stojący, więc chodzi mi tylko o to, żeby powiedzieć, że jeżeli uznajemy, a mamy prawo uznawać taką prawdę, o której wspomniał ksiądz Adam, mianowicie, że reguł moralne nie dają się umocować, że tak powiem, bez odwołania do jakiejś formy, do jakiegoś sensu, który jest, da się obronić tylko przez wiarę w transcendentny, że z tego nie wynika w każdym razie pogardliwy stosunek do tych, którzy w Boga ani w niebo, ani w piekło nie wierzą, i przekonanie, i sądzić, że są to ludzie, którzy dobro i zło jest po prostu obojętne.